Tyci, tyci, yeti. Gotowy? Gotowy! Okej, problem z równowagą. Piękne wykonanie! Ej, spójrz na tę chmurę! To Kitty Natty Ninja Kot, jak ja! Na pewno? Bo ten Kitty Natty wcale nie wygląda, jakby miał upaść. Dobre tru, piątka! Bazyli, spójrz! Czy to jest to, co myślę? Masz na myśli chmurę w kształcie rybnego Snickersa? No tak, ale chodziło mi o to niżej, na drzewie. O, mały słodki ptaszek. To nie jest zwykły słodki ptaszek, to jest boczelka. Znaczy ten magiczny ptaszek, który zwiastuje narodziny dziecka w tęczowym królestwie? Tak! Ktoś zaraz zostanie rodzicem! Pojawi się dzidzia! Dokąd lecisz? Może chce nam pokazać, gdzie urodzi się dziecko? Za tę bociarką! Hej, bociarko! Ja jej nigdzie nie widzę. Rety. A to co? Cześć! Bazyli, to musi być wioska Yeti. Spójrz, znalazła się bociarka. O, boczelka wleciała do domu Synki i Urka. A to znaczy, że będzie mały Yeti. Cześć wam! Możemy wejść? Aha! Dziękuję! Ćwir, 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 maleńka boczalko! Przybiegliśmy tu za tobą! To gdzie jest ta dzidzia? Tutaj? Czy tutaj? A może tutaj? O, zgubiłeś oczko! Nie ma dzidzi! O, to dzidzi jeszcze nie ma! Jak ja się nie mogę doczekać! Juhu! Mały Yeti! Super wielkachne gratulacje dla was! Wybacz, boczalko, nie chcieliśmy cię wystraszyć. Serio? Dzidzia nie urodzi się, jeśli boczalki tu nie ma? O! A ona bardzo nie lubi hałasu. My tylko cieszymy się z powodu dzidzi. Od teraz będziemy to robić po cichu. Tak. Powinniśmy się już zbierać. Nie możemy się już doczekać. Bo wiesz, znam się na dzieciach. Lubią koty, ale kto ich nie lubi, co? W kwestii imion też się znam, wiesz? Bazyli dla chłopca lub Bazylia. No chodź, Bazyli, niech Synka odpoczywa. Cześć wam! Narka! Maleńki Yeti, cieszę się jak nigdy! Wiesz, kto jeszcze kocha dzieci? Gryzeldo, nie uwierzysz, co się stało. Yeti będą miały dzidzie! Maleńki Yeti, muszę o tym zakulić wszystkim. Yeti będą miały i będą miały. Bordo pegonie! Yeti będą miały dzidzie? O, to się nie zdarzyło od tysięcy lat! No dzieje się, to się nie mieści w głowie. Od wieków pierwszy raz wydarzenie wyjątkowe. To dzieje się, niech każdy dziś się dowie, że Yeti będą dziecko mieć, no wino dobra leć. To dzieje się, rozwieźmy to po świecie, że Yeti będą dziecko mieć, to
Nie, nie, czekaj. Bazyli. Nie, to już było wcześniej. O, mam, już mam. Może... Bazyli? Nie, to też już było wcześniej. Och, Bi, nieważne jak je nazwą, to na pewno będzie słodziutki bobasek. Ciekawe jak Sinka i Jurek sobie radzą. Na pewno świetnie. Jurek? Co się stało? Naprawdę? Lepiej wejdź do środka. Proszę. Czuj się jak u siebie. Usiądź. No, mów co się dzieje. Zgubiłeś swoje różowe gacie? Mam ten sam problem. Wybacz, mówiłeś troszkę za szybko. Jurek, napij się. Herbata pomaga, przynajmniej mnie. Nie ma to jak kubek chrupkiej herbaty. Na burdalu! Buciarka ma się źle? Ponieważ w wiosce Yetich jest hałas? No, to niedobrze. Musimy zobaczyć, w czym problem. Pronto! Chodźcie, może zdążymy na autobus. Bezpośredni do wioski Yetich! Już prawie jesteśmy. Nie martw się. Oni na pewno będą cicho, gdy dojedziemy. Mały Yeti! Mamy Yeti kubki, Yeti czapki i najpopularniejsze Yeti swetry prezentowane przez Frutiego. Mały Yeti! Bocialkowa promocja? To jest straszne! Zgadzam się! Bocialkowa bonanza brzmi o niebo lepiej. Powiedziałam Gryzeldzie, bo wiem jak uwielbia dzieci. Nie sądziłam, że wszyscy się dowiedzą. Mały Yeti! Mały Yeti! Wszystko przeze mnie. Zdecydowanie za głośno dla bocialki, prawda? Bocialko odlatuje? Musimy coś z tym zrobić. Wszystko dobrze? Hałasy z dołu muszą niepokoić bocialkę. Wymyślimy coś, by ją uspokoić. Wydaje się zdenerwowana. Tak, chyba masz rację, Bazyli. Chwileczkę, chyba chcę lecieć w stronę okna. O, nie pozwalam. Chcę stąd uciec. Teraz próbuję wylecieć tamtym oknem. Wybacz, bocialko. Hej, tam! To maleńki Yeti! Tak, tak! Yeti! O nie! Wasz domek! Ojej, ale zmiana. Nie wiem, gdzie jest. Bocialka zniknęła. Bocialka! Ojej, mamie Yeti, jest zimno! Dajmy jej Yeti sweterek. Ja też taki chcę. Co za fart! Promocja dwa w cenie jednego!
słyszą mnie. Co? Nie słyszę cię! Muszę działać. Potrzebuję życzeń. Kłębuszko, przyleć tu! Wrócimy zaraz. Proszę do drzewa życzeń. Pędź, pędź, Kłębuszko! Witajcie, Trójbazyli. Trzeba pomóc Yetim. No wiem. Zacząłem już pracować nad prezentowym koszykiem. Nie, nie o takiej pomocy mówię. Gdy usłyszałam o małym Yetim, z radością powiedziałam o tym innym. I teraz wszyscy się cieszą, śpiewają, krzyczą, kupują śmieszne pamiątki. W wiosce Yetich jest dużo ludzi, robią mnóstwo hałasu. Bocialka się przestraszyła, Urek chciał ją złapać, ale zamiast tego zburzył dom. A bez domu i bez bocialki Yeti nie mogą mieć dzieci. Ujemny elektron, to jest poważny problem. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru, jak drzewo życzeń może pomóc? Cóż... Najpierw muszę naprawić dom Synki i Urka. Tak, trzeba to zrobić, zanim pojawi się mały. Potem muszę sprawić, że w ich domu będzie cicho, żeby bocialka mogła tam wrócić. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, życzenia spełniły się. Proszę. Pięknie proszę cię. Dodatni elektron. Co za zwycięska paczka życzeń. Pierwszy jest Gogo. Gogo. To życzenie pomoże wam poruszać się super szybko. Rety, z tobą przygotujemy dom Synki i Urka dla Dzidzi dwa razy szybciej. Gogo. Następna jest... Kołysia. Kołysia! Zawsze miło cię widzieć. Kołysia to kojące życzenie. Swoją łagodną muzyką sprawi, że się zrelaksujecie. Tak wprowadzimy ciszę. Kołysiu, dzięki tobie tłum będzie zrelaksowany i spokojny. Na koniec trzecie życzenie. Centro. O, Centro. Ma niesamowite możliwości. Potrafi zwrócić czyjąś uwagę tak, że nie można od niego oderwać oczu. Czyli lubi być w centrum uwagi. Wiem coś o tym. Tak, Bazyli, ale on pomaga rozkojarzonym się skupić. Nie wiem, jak skupianie uwagi nam pomoże, ale z chęcią to zobaczę. Zuzi za, wszyscy na miejsca! Chcemy pomóc Yetim! Dzięki, Zi! Siemka! Niech moc życzeń będzie z wami! Cześć, Urek! Synko, mam kilka życzeń! Po pierwsze... Trzeba naprawić dom. Pora na pierwsze życzenie. Ziza, Zu, chodź no tu! Do dzieła, Gogo! Życzenie działa już! Cześć, Gogo! Musimy zbudować ten dom od nowa. Pomożesz nam szybciutko ruszać? Go! Urek, Bazyli, wam też się przyda super szybkość. Jesteście gotowi? Aha. Na miejsca? Start! Jura! Yeah! Świetnie! Dzięki, Gogo! Po
poszło tak super szybko, że prawie nie mieliśmy szansy z tobą pobyć. Wracaj na miejsce! Drobiazg! Nie martw się! Poczarka wróci tu, jak tylko sprawię, że ten tłum będzie cicho. A jak się za to zabrać? Zaraz zobaczysz! Czas na drugie życzenie! Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Kołysia! Życzenie działa już! Cześć, Kołysia! Mam dla ciebie zadanie. Na dole mam tłum fanów Yeti, którzy są odrobinę za głośno. Kołysia! Super! Okej, Kołysia, wybierz najsłodszą kołysankę, jaką znasz. La, 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 la. La, 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 la. Jaki super słodki śpiew. Jest taki... nie wiem. Słodziutki. La, 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 la. Widzieliście nowe karty z Yeti? O, to jest wygodnie. Bazyl się uspokoił, ale tłum na dole chyba cię nie słyszy. Zaśpiewaj troszkę głośniej. La, 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 la. Hej, patrz, to tru! Cześć, tru! Och, jest z nią życzenie! Takie słodkie! Nie tak słodkie jak laleczka Yeti, którą kupiłem. W ofercie mam laleczki Yeti i to mówiące. Ta się popsuła. Ja, gdzie? Kto? Co się dzieje? Przegapiłem dzidzie? To nie działa, Bi. Kołysia, jesteś idealna, ale nikt cię nie słyszy. Próbuj dalej, a ja wymyślę, co zrobić. Dziękuję ci. Kołysia! Nie martwcie się, jakoś wszystkich zaraz uciszę. Boczarka nigdy nie wróci, jeśli tłum się nie uciszy. I wiem, że Kołysia mogłaby to zrobić, ale oni nie zwracają uwagi na tę kołysankę. Boczarko! Boczarko! Dalej, tru, skup się. Hej, właśnie! Śpiewaj dalej, Kołysiu. Pomoc jest w drodze. Pora na trzecie życzenie. Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Centro! Życzenie działa już! Cześć, Centro. Potrzebuję, by ten radosny tłum uspokoił się i skupił. Tak, wiem, że jesteś w tym mistrzem. Chcę być po prostu cicho i słuchać tego, co tru mówi. Ja też. Ja też tak się czuję. To działa! Wybacz, tru. Słuchajcie, wszyscy się cieszymy z powodu dzidziusia Yeti, ale musimy pamiętać, to nie jest nasz dom. To jest ich dom. Wiem, że Yeti są zazwyczaj bardzo głośne, ale kiedy szykują się na przyjście dzidzi, potrzebują mieć dużo ciszy. Spisałyście się dzisiaj na medal. Dziękuję wam. Wracajcie na miejsca. Skoro zapadła cisza, może usłyszymy bardzo wyjątkowy głos bardzo wyjątkowego kogoś. Hej, chyba ją słyszę. Też słyszę. Bazylii, spójrz. Hmm.
Chyba pora na... Cii, pamiętaj, trzeba być cicho. No tak, zapomniałam. Ale numer! Mam zaszczyt przedstawić najmłodszego mieszkańca naszego królestwa, Grog! To nie koniec! Drugi najmłodszy mieszkaniec naszego królestwa, Flaf! I jest! Trojaczki! A teraz, jak nakazuje tradycja Yetich, trzeba zacząć świętować głośno! Każdy dziś się dowie, że Yeti będą dziecko mieczną i no dobra leć. To dzieje się, no dzieje się, roznieśmy to po świecie, że Yeti będą dziecko mieczną, tak cudowna wieść. To dzieje się, no dzieje się, czy wszyscy to już wiecie? A teraz na ich cześć razem z nami wykrzykniecie hurra! Podziel się drapaczkiem. Mam ją! Tak! Hej, Jurek! Chcesz zagrać? A może ty, synko? Raczej nie są zainteresowani. Grajmy! Dobra, gotowa, Grog? Szykuj się na klęskę z nogi tygrysiego kwiatu lotosu! Spokojnie, Grog, złapię cię! Tak! Świetny chwyt, Grog! Dobra, Jerk, zdaje się, że wchodzimy do środka! Okej, Grog, rzuć piłkę do nas, a Bazylii spróbuje ją złapać! Ja już na nią czekam! Wciąż czekam. Może rzucisz piłkę do nas? O, rety, jest twardsza niż czerstwy rybny Snickers. No weź, Grog, nie podzielisz się? Dzielimy się szczęściem. Bi, chyba pora coś zaśpiewać. Co ty na to, Grog? Zaśpiewamy piosenkę o dzieleniu się? Proszę, zgódź się! Gdy ktoś lody przepyszne je, dobrze podzielić się. Miejscem dzielić można się też, sympatię gdy okazać chcesz. Kto się dzieli w trudach dnia, ten przyjaciół wielu ma. No i co sądzisz, Grog? Tak się trzeba dzielić. Dobrze, grajmy dalej. Tym razem ja będę w środku. Bazylii, rzucaj do trojaczków. Dobrze, przygotujcie się. Tygrysi kwiat lotosu. Ojej, Bazylii, daleko kopnąłeś. No, ciut za dużo tygrysa, za mało lotosu. Hej, zaczekajcie! Chyba widzę ją tam! Nie, to kamień. Widzisz ją tu? Nie, nigdy jej nie widzę. Rozglądaj się, Bazylii. Hej tam, tutaj! Znalazłem piłkę! Jest tuż obok tego palika. A? Chwileczkę, do czego to służy? Nie, nic nie czaję.
Czułeś kiedyś swędzenie na plecach i nie mogłeś tam dosięgnąć? Więc teraz się już podrapiesz. A, to jest taki drapaczek. A? To nie jest zwyczajny drapaczek. To jest wyjątkowy... super hiper... wspaniały drapaczek z wiecznego lasu. O, też mam taki. Patrz. O, wspaniałe. Drapanie jest dla Yetich bardzo ważne, bo ich super gęsta sierść często je swędzi. Chyba muszę się zdrzemnąć. Przez tyle wrażeń widzę na czerwono. Ja też je widzę, Bazylii. Czerwone Yeti. Czerwone Yeti? Podzieliłaś się. Czyli znowu zaśpiewamy o dzieleniu się? Może nie tak od razu, Bazylii. Spróbuję z nim porozmawiać. Dobrze, wiesz, gdzie mnie szukać. Cześć, jestem Tru. To moi przyjaciele. Zaprzyjaźnimy się? Wiesz, przyjaciele dzielą się ze sobą. Spróbujemy? Widzisz? Teraz oboje się bawicie. Teraz wszyscy się dobrze bawią. Nigdy nie widzieliśmy czerwonego Yeti. Czy przyszedłeś tutaj sam? Kolejny czerwony Yeti? O, zdaje się, że drapaczek jest też ważny dla czerwonych Yeti. Moje! 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 Nie, moje! 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 Bawiliśmy się chwilę temu? Okej, tu. Może pora ruszyć z piosenką? Wątpię, czy teraz zadziała, Bazylii. Moje! 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 Jedząc lody w autobusie... A nie, to nie było tak. Gdy twoje włosy... Uwaga, przestańcie! Moje! 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 Co się dzieje? Wielki drapaczek! Zaczekajcie! Nie, stop! Okej, to było dziwne, Bazylii. Co się stało? Sama nie wiem, ale zaczęło się, gdy Yeti przestało się dzielić. I wtedy zabrały ten drapaczek. A wieczny las zaczął się rozpadać. Może jeśli znajdziemy inny drapaczek, wszystko wróci do normy. Hej, mam patyk! Okej, stań z boku. Do akcji wkracza Kitty Natty Ninja Kot! Co? O, niech to. Zaczynam mieć złe przeczucia. Och, Tru, wielkie nieba. Potrzebujemy pomocy. Leśne stworki zalewają tęczowe miasto. O, zejdź stąd, to włosy, a nie dom. Czy wiesz może, dlaczego to wszystko się dzieje? Cóż, jest maleńki problemik z wiecznym lasem. Czerwone i niebieskie Yeti nie chcą się dzielić. Przez to zgubił się drapaczek. Nasz wspaniały drapaczek z wiecznego lasu się zagubił? Ojej! Las jest spokojny, jeśli wszyscy jego mieszkańcy się dogadują. Jeśli się nie dzielą, a drapaczek się zagubi, wszystko w całym lesie zacznie się rozpadać. Królu, nie martw się.
Zajmiemy się tym. Oby król wyolbrzymiał. Nie wyolbrzymiał! Potrzeba życzeń. Och, chłębuszko! Proszę do drzewa życzeń. Pędź, pędź, chłębuszko! Dzięki, chłębuszko. Za chwilę wrócimy. Nie da się obudzić tego stworka. Zi, pomocy! Tru, Bazyli! Zapraszam. Ten leśny stworek przed chwilą się u mnie pojawił. Bo w wiecznym lesie panuje chaos! Wszystkie stworki odeszły. Do tęczowego miasta. I na twój stolik. Bo czerwony Yeti zabrał drapaczek. Czym zezłościł niebieskie Yeti? Wiedziałeś, że są czerwone Yeti? Tak, żyją tu, w tęczowym królestwie. Okej, widzę, że sporo się dzieje. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może pomóc? Najpierw trzeba naprawić wieczny las, żeby stworki mogły wrócić do domu. Tak, to by... Tak. Proszę, napraw szybko tym stworkom dom. Potem należy odnaleźć drapaczek i odłożyć go na miejsce. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw. Wspaniała paczka życzeń. Zobaczmy, co życzopedia powie nam o ich mocach. To jest odwrotek. Odwrotek! Dobrze cię znowu widzieć. Odwrotek to wsteczne życzenie. Sprawi, że wszystko się cofnie. Ale rozumie tylko, gdy mówisz do niego wspak. Rację mam? Super! Dzięki tobie wieczny las wróci do normy. Więc tym z mi pomożesz, czy... Następny jest wąchal. Wąchal to węszące życzenie. Odnajdzie wszystko dzięki super wrażliwemu węchowi. Wąchal! Pomożesz nam odnaleźć wspaniały drapaczek, by wrócił tam, skąd zniknął. Tylko pamiętaj, nogi wąchala są super szybkie, więc nie ociągajcie się. Jasne! I trzecie życzenie, Borro. Borro! Nam też miło cię poznać. Borro to potężne życzenie. Wszędzie może wywiercić tunel. Niesamowite! Nie wiem, jak kopanie pod ziemią pomoże z problemem na ziemi. Będzie trzeba wkopać się głębiej w ten temat. Zuzi za, wszyscy na miejsca! Dzięki, Zi! Życzę wam powodzenia! Życzysz! Dobre, Zi! To Tru! Ona wszystko naprawi! Zaczęłam się już przyzwyczajać do mojego lokatora. Dzięki, kłębuszko. A teraz niech wszystko wróci do normy. Pora na pierwsze życzenie. Zizazu, chodź no tu. Racja, zapomniałam. Przecież do odwrotka trzeba mówić odwrotnie, więc chwileczkę. Tu, no, chodź, Zuza, Zi. Już działa życzenie. Odwrotek działa do odwrotku. Cześć! Pomóc gotowy?
O, znaczy gotowy pomóc. Mnie też, też mnie. Jagody wrócą, niech! O, jagody, tęskniliśmy. O, pora na grzybki. Nie powinno się zdarzyć. Ani tak. I zdecydowanie nie tak. Niech to. Ten las ma duży problem. Nawet moc życzeń tu nie pomaga. Odwrotek chyba jest trochę smutny, ale, ale to nie przez niego, prawda? Się martw nie. Wina nie twoja. Staranie za dzięki. Miejsce nawracaj. Odwrotek! O, nie chcę wam się jeść, spać, drapać. Zdaje się, że jedynym sposobem, by wieczny las wrócił do normy, jest odnalezienie tego drapaczka. Ale jak my go znajdziemy? Nasz wąchal nam pomoże. Pora na drugie życzenie. Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, wąchalu! Życzenie działa już! Cześć, wąchalu! Wąchal! Pomożesz nam wywęszyć, gdzie jest drapaczek? Urek używał drapaczka jako ostatni, więc powąchaj go, wtedy na pewno złapiesz trop. O! No. Szybko, Bazyli! Musimy mu jakoś dotrzymać kroku! O, hej! No naprawdę, nigdy wcześniej nie jeździłem na Yetim. Jaki on mięciutki. Hej, podzielić się z tobą Snickersami? O, dama, dama, du. Podzieliłeś się, Bazyli? Chyba coś wywąchał. Okej, pora zsiadać. Ja tu drapaczka nie widzę. Ciekawe, dlaczego wąchaj się tu zatrzymał. O co chodzi? Gdzie jest drapaczek? Jest za tą skałą? Hej! Ja chyba coś tam słyszę. Czerwone Yeti muszą być za tą skałą z naszym drapaczkiem. Ale True, jak my przez nią przejdziemy? Jeśli nie damy rady przez nią, zrobimy tunel pod nią. Dzięki za to węszenie, wąchalu. Wracaj już na miejsce. Pora na trzecie życzenie. Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Boro! Życzenie działa już! Cześć, Borro! Drapaczek jest po drugiej stronie tej wielkiej skały. Zrobisz pod nią tunel? Boruj, Borro, boruj! Boro! Ha! Miałaś rację, True! Czerwone Yeti tu są! Cześć wszystkim, jestem True. To są Bazyli i Grok. A Urka chyba już znacie. O! Moje! Moje! O nie! Dzieci znów zachowują się jak ich rodzice. Yeti widzi, Yeti robi.
Zaśpiewamy? Spokojnie, Bi. Czerwony Yeti postąpi właściwie. Juhu! Tak! Jupi! Nasze! 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 O, małe Yeti się zaczęły ze sobą dzielić. Dzięki za pomoc, Borro. Głęboko doceniam to, co zrobiłeś. Wracaj na miejsce. Odłóżmy teraz ten wspólny drapaczek na miejsce. Niniejszym ogłaszam, że ten wspaniały drapaczek z wiecznego lasu jest teraz wspaniałym wspólnym drapaczkiem z wiecznego lasu dla wszelakich spędzeń małych i dużych. Nasze? Nasze? Widzisz? Mówiłem, Tru. Nigdy nie lekceważ potęgi piosenki o dzieleniu się. Racja, Bazyli. Zaśpiewajmy! Dzielmy się chętnie. Następny przystanek, wioska Yetich. Daleko jeszcze, daleko jeszcze, daleko jeszcze, daleko jeszcze. Bazyli, cierpliwości, ale rozumiem, dlaczego tak się cieszysz. Będziemy opiekować się trojaczkami Yeti. Jejku! Tak, trzy małe Yeti to przecież potrójna frajda. Dlatego mam... moje zabawki. Myślicie, że wolą zabawki piszczące? Sreberkowe piłki czy śmieszne minki? Małe Yeti na pewno będą zachwycone. Dzięki, że je zabrałeś, Bi. I tobie, Gryzeldo, że chcesz nam pomóc. To żaden problem. W końcu świetnie znam się na opiece nad dziećmi. Mam ze sobą książkę Jak wychować Frutiego. Autorstwa najlepszej pisarki wszechczasów. Mnie! O, calutki rozdział o gaworzeniu? Łatwy język. Patrz! Ci maluczki Bazyli cieszy się, że zobaczy maluczkie Yeti. Tak, jest świetna. Naprawdę znasz się na dzieciach. Sama wychowałam Frutiego i wyszedł mi idealnie. To tak proste jak wysiadywanie jajek. Tak, no ale pamiętajmy tylko, żeby nie siadać na żadnych Yetich, jasne? Nie wysiadujemy dzieci. Patrz, tu jest cały rozdział o niewysiadywaniu dzieci.
Ostatni przystanek, wioska Yetich! To tu! Ten dzień będzie wystrzałowy! Cześć, Urek! Przyszliśmy zająć się waszymi puchatymi trojeczkami. Mam poradnik dla rodziców. A ja mam pudełko zabawek. Cześć, Sinka! Cześć! Dzieci! Brok? Jerk? Flap? O, są słodkie jak prawdziwe księżniczki. O, dobrze. Dzieci miały właśnie drzemkę. Ale mamu mały. I zjadły nomiziomki. I teraz pora się pobawić. Czy ktoś chce się bawić? Nie, nie da. Ani da, nie, nie, nie. O, tak. Co wybrać? Piłkę? Bieganie za ogonkiem? Mokre całuski z bazylią? Fruti tak może godzinami. No, 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 no. Nie. Fuj, oj. Nie. Pa! Do zobaczenia. Gdy wrócicie, będą w łóżeczkach. Dobrze, maluszki. Tru zaraz kogoś pogilgocze. Ej, gdzie one są? Tu jest Grog. Znaczy, była Grog. Flaf, korony nikt nie tyka. Waruj, noga! Siad! Okej, Grog, dobra dziewczynka. Wujek Bazylii troszkę się zmęczył, więc położę cię tu na chwilkę. Dobrze, kto chce się przyjechać na kocie, a? Jerk, tu jesteś, mała psotnico. Super ninja chwytbi. Tulaj się, daj łapkę. Trzeba zabrać te małe kłębki energii na zewnątrz. Gdzie nic się nie potłucze. Kto chciałby się z nami troszkę przejechać? Chwila, a zabawki? Mój Fruity Tutek nigdy nie wychodzi bez swojego gryzaczka. Bi, co tam masz? Zobaczmy, mam piszczącą myszkę, nie, piłeczkę, jacyś chętni? Nie jest łatwo. Chwileczkę, pomyślmy, jak... Już wiem! To każdy lubi! Sreberkowa piłeczka! Trojaczki! Pojechały bez nas! Chciały tylko na plac zabaw. Okej, kogo ma pochuśtać wujek Bazylii? Jak tylko odpocznie. Flaf, ale słodziutka poza. Nie ruszaj się, zrobię nam zbit pocie. Gotowy? Powiedz, jestem słodki. Niemądry Flaf, zejdź stamtąd. Słodsza od księżniczki jest tylko księżniczka z małym słodkim Yeti. Już, dzieci! Tylko ostrożnie! Flaf! Musisz stamtąd zejść, ponieważ... gdzie jest rozdział, co zrobić, gdy Fruity wspiął się za wysoko? Nie! Flaf! Noga! Siad! Wiecie, co jest...
jest jeszcze fajne? Spacerek nad brzegiem rzeki. Haha, racja, Tru. Tam będzie mniej skakania i spadania. Widzisz? Czy nie jest fajnie? Chyba chcę powęszyć pod drzewkiem. Fruity uwielbia to robić, a potem... Fruity tego nie robi! Dzięki, Grok, ale drzewko trzeba odłożyć. Nie! Trzeba je odstawić na miejsce! Dobry chłopiec, Fluff. Pokaż, Grok, jak ładnie bawić się drzewkami. O-o, to drzewo płynie prosto na most. Tru, trochę dużo tutaj wody. Musimy znaleźć trojaczki i złapać je jakoś. Na pewno jest coś na ten temat w mojej książce o Fruity. Ruszajcie się, płyniemy po was. Mamuś, znak, skacze. Oj, oj, oj. Im to łatwo wychodzi. To nie przypomina dresury Fruity'ego. Potrzebuję życzeń! Kłębuszko! Było blisko! Dzięki, Kłębuszko! Gryzeldo, poradzisz sobie chwilę sama z trojaczkami? No jasne! Wszystko kontroluję! Jak zawsze! Super! Za chwilę będziemy! Proszę do drzewa życzeń! Pędź, pędź, Kłębuszko! Cześć, Tru. Hej, Bazyli. Jak idzie z trojaczkami? Mamy wielki problem. Najpierw trojaczki odjechały same wózkiem. Znaleźliśmy je, ale zaczęły wyrywać drzewka. Zablokowały rzekę i zalały wioskę Jedych i Gryzelda tam teraz dryfuje. A trojaczki nie są wcale senne. A Urek i Sinka za chwileczkę wrócą. Na sprzeczne równania. To jest wielki problem. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może pomóc? Cóż, dzieciom nic nie grozi, więc najpierw trzeba zatrzymać powódź w wiosce Yetich. Dobry pomysł. Duże problemy rozwiązać jako pierwsze. Jest tyle wody, że wszystko tam płynie. Tak, a bieganie po kłodach jest trudniejsze niż myślisz. Tak jest. A trojaczki nawet się nie zmęczyły i nie da się ich złapać. Potrzebujemy czegoś, by to zrobić. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw. Mam dobre przeczucia co do tych życzeń. Sprawdźmy, co życzopedia mówi o ich mocach. To,
jest Łapcio. Łapcio! Łapcio ma wielką moc chwytania. Może chwycić wszystko i unieść nawet najcięższe przedmioty. Super! Łapcio, pomożesz nam odtamować rzekę. Oho. Drugie życzenie to Rami. Ho, ho, ho. Tak, to będzie frajda. Rami! Rami uwielbia mocno obejmować i przytulać. Kto tego nie lubi? Tak! Rami, pomożesz nam objąć trojaczki. Ostatni, ale nie mniej ważny w grupie jest Wirek. Jest super ekstra silny. Wirek? Miło cię znów widzieć. Wirek jest niczym żywioł. Może zakręcić wszystko, nawet silne tornado. To wspaniale! Nie wiem jeszcze, jak to może pomóc z powodzią lub dziećmi, ale na pewno coś wymyślę. Zuz i za, wszyscy na miejsca! Lećmy naprawić wioskę Yetich! Dzięki! Cześć! Ci. Proszę, pa, pa! Dobrze ci idzie pilnowanie, Gryzeldo? O, to proste! Wiesz co, zawsze uważałam się za świetną nianię, a teraz wiem, że wózki też potrafi je pilnować. Czas na życzenie, Tru. Robi się. Kłębuszko, do mostu prosimy. Pora na pierwsze życzenie. Ziza, zu, chodź, no tu! Do dzieła, Łapciu! Życzenie działa już. Cześć, Łapciu. Widzisz tamten mostek? Oho! Takie wielkie drzewo utknęło pod nim. Możesz je chwycić i wyciągnąć? Oho! Świetnie! Dobrze, Łapciu. Zajmij pozycję. Hej, ho! I ciągnij! O, hej, ha, ha. O, nie przystawaj, Łapciu! Opada. Tak! Mogę stać! Ready, suchy ląd! Całowałam ziemię. Pa, Kłębuszko! Na razie! Łapciu, to było imponujące! Piątka, Łapciu! Nic mi nie jest. Hydraulik na medal. Wskakuj na miejsce. Dobrze, trzeba teraz odstawić trojaczki do domu przed zmrokiem. A gdzie są te słodkie, malutkie jedy? To nie jest to, co chciałem usłyszeć. Gdzie one teraz są? Jerk i Fluff bujają się gdzieś tam. I tam, i jeszcze tam. Okej, a gdzie jest Grok? To dochodzi stamtąd. Ogień? Ogień? Spokojnie, dzieci. Wujek Bazyli was ściągnie. Tru, jak wujek Bazyli ściągnie je tu? Damy im coś, co dzieci kochają. Tulenie! Czas na drugie życzenie. Ziza, zu, chodź do tu! Do dzieła, Rami! Życzenie działa już. Dobrze, Rami. Tym małym Yetim potrzeba twojej przytulnej mocy. Masz okazję, Rami! Pora się przytulić! Niezła praca, Ramion. Możesz ją puścić. O, dziękuję, Grok. A teraz cię zapniemy, żebyś już nie uciekła.
Nadlatuje Jerk! Uwaga, Rami! Okazja numer dwa! Cześć, Jerk! Ale frajda, prawda? Mamy dwoje dzieci, jeszcze jedno. Obyś miał jeszcze siłę przytulać Rami. Nie musi, Tru. Rami może odpocząć. Napisałam o tym, co zrobić, gdy Fruity zerwie się ze smyczy. Chodź do mnie, Fluff. Taki z ciebie grzeczny Yeti. Trenując z Fruitym, nagradzaj go smakołykami. Mam tu pyszne smaczki kąski. Mam cię! Panie! Za mną, Rami! Do boju! Do dzieła! Mam cię! Juhu! Niezły chwyt! Dzięki, Tru! Takie z was grzeczne Yeti! Właśnie tak! Właśnie tak! Dzięki za wszystko, Rami! Wskakuj na miejsce! Trojaczki wyłapane! Zabierzmy te małe Yeti do domu, do ich łóżeczek! Już zrobiły się senne. Widzisz, mówiłam, że łatwo zajmować się dziećmi. Tak, dobrze, że zabrałaś swoją książkę. Zabranie pudełka zabawek też było przydatne. Nadajemy się na nianie dla dzieci. O, jak pięknie słońce zachodzi. Uwielbiam ten blask na futerku. Co? Zachodzi? Ej, spójrzcie, Urek i Sinka wracają właśnie ze spaceru. Urek i Sinka! Mam nadzieję, że nie zauważą tej sterty drzew. Straszny bałagan. Sterta drzew? O nie! Wioska Yeti nie może tak wyglądać. Sprzątanie drzew nie znalazło się w książce. Gryzeldo, Bazyli, musicie wsadzić strojaczki do łóżek, zanim oni tutaj dotrą. Ale Tru, co z tym bałaganem? Zajmę się drzewami. Okej, Tru, lecimy. Pora na trzecie życzenie. Lizazu, chodź no tu! Do dzieła, Wirku! Życzenie działa już! Cześć, Wirku! Potrzebujemy twojej mocy. Widzisz te wszystkie drzewa? Trzeba je uprzątnąć, zanim mama i tata Yeti wrócą. Zrób porządny tornado, by to posprzątać. Coraz bliżej! Lepiej się pośpieszmy! Wiruj, Wirek! Okej, mały, posadźmy te drzewa! Brawo, Wirku! Dołączmy do Bazylego i Gryzeldy. Na pewno położyli już trojaczki do łóżek. Okej, Wirku, mamy okazję. Brawo, Wirku! Dziękuję ci bardzo za pomoc. Zuzi za, wszyscy na miejsca! Dzięki za fajny dzień. Czasami nie było łatwo. Wasz wieczór chyba też był udany. My bawiliśmy się świetnie z trojaczkami. O, rety, one wiedzą, jak się bawić. I dobrze, że ja tu byłam. Ze mną wszystko poszło gładko. Wizytówka.
Macie coś dla nas? O, nie trzeba było, to była przyjemność. Mrożone pomplamusowe kule. Dziękuję pięknie za najlepszy zespół niani na świecie. Góra za dymka. Daleko jeszcze? Już nie. Urek i Synka bardzo nam to zachwalali. Pamiętasz, co mówili? Ja słyszałem tylko... W zasadzie to było... Czyli zdrój chlup i chlapi to dobra zabawa dla całej rodziny. Zazwyczaj unikam chlupania i chlapania, ale to brzmi świetnie. Już do was dołączamy! Widzę górę za dymkę! Zdrój chlup i chlapi powinien być gdzieś obok niej! Z tym wielkim drzewem na drodze nie będzie żadnego chlupania czy chlapania nad zdrojem chlup i chlapi. Racja! Jak ruszymy stąd to drzewo? Świetna zabawa! Wiesz, zabawa w tej wodzie też będzie frajdą. No chodź, Bazyli, pora popływać. Cóż, pływanie to nie jest mój konik. Jestem kotem, wiesz, ale czasem trzeba zanurzyć opuszki i zbadać grunt w wodzie. Zimno, 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 zimno! Twoje opuszki są dzisiaj ekstra wrażliwe. Zaufaj mi, twoim też się to nie spodoba. Urek, jesteś wielki i włochaty. Aż tak zimna nie jest. Oj, 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 jednak jest. Jest jak lód. Może lepiej zostańmy przy gejzerach. Ziemia zaczęła się trząść. Co? Góra Zadymka jest wściekła? To niedorzeczne. Jak w ogóle wygląda wściekła góra? Biegnij za nimi i sprawdź, co z Grok. Możesz na mnie liczyć, Tru. A ja sprawdzę, co gryzie górę za dymkę. Grok! Grok, nic ci nie jest? Dobrze, nie ruszaj się. Wujek Bazyli ściągnie cię na dół. O, nie krępuj się. Trochę ci poluzowałem ten pień. Uuuu!
Tru. Zauważyliśmy, że troszkę jesteś nie w humorze. Czy coś się stało? To się chyba nie bardzo górze podoba. O nie! To bardzo gorąca lawa! O nie! To chyba gorąca lawa. Nie jest dobrze. Lawa płynie w kierunku wiecznego lasu i stworzeń, które tam żyją. Ta, stwierdzam, że to na pewno lawa, czyli powinniśmy się pośpieszyć. Jum! Jum! A teraz wszyscy w nogi! Muszę zawiadomić mieszkańców. Kłębuszko! Przykro mi, że masz się źle, Góro Zadymko, ale muszę sprawdzić, co z mieszkańcami. Obiecuję, że ci pomogę. Szybciej, szybciej! W tempie, proszę! Dziękuję. Poszukam bezpiecznej kryjówki. Dobrze, to my uciekamy dalej. Jaskinia, idealnie. Sinka, Urek, w lewo, teraz. Jesteśmy cali. Lawa wam nie zagraża, ale jesteście tu chyba uwięzieni. Bardzo mi przykro, ale nie dam rady was stąd przenieść z Kłębuszką. Będę potrzebowała życzeń. Aha, bardzo by się przydały. Czekajcie na mnie. Do drzewa życzeń poproszę. Nie martw się o nas, Tru. Wujek Bazylii zapewni rozrywkę. Nie lękajcie się, przyjaciele. Wrząca lawa może być gorąca w dotyku, ale jest w sam raz, jeśli zamierzacie coś przekąsić. Tak! Okej, pierwsza zawsze się spali. Okej, może trzeba poczekać, aż się ta lawa trochę schłodzi. W międzyczasie możemy zrobić... co my tu mamy? Mamy skały! Trochę więcej skał tam i tam, rety. Jeszcze więcej skał. Sam nie wiem, może śmieszna sztuka? Tak, trzymajcie! Dzięki, Kłębuszko! Zaraz wracam! Fascynujące! Zi! Góra Zadymka wybuchła! O, cześć, Tru! I już wiem! Widziałem przez twarz okulkę. Opowiedz mi o tym! Bazylii i ja widzieliśmy, jak to się stało! Hej! Chwileczkę! Gdzie jest Bazylii? Z rodziną Yetich! Otoczony przez lawę! Oni są tam na górze Zadymce? Jak to? Odwiedzaliśmy Zdrój Chlupi Chlapi i nagle ziemia się zatrzęsła. Myślałam, że wkurzyliśmy górę, ale ona była raczej smutna. Sama już nie wiem. A Bazylii i Yeti są uwięzieni przez lawę i co gorsza, lawa płynie w dół góry, w stronę wiecznego lasu i wioski Yetich i wszystkich stworzeń żyjących w lesie! Napiekący bazalt! Poważna sprawa. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może ci pomóc? Cóż, musimy zacząć od uratowania Bazylego i Yetich z tej lawy. Dobrze myślisz. Kiedy już będą bezpieczni, musimy zatrzymać lawę i uratować las. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, Rydziula! By marzenia spełniły się. Dłużej! Proszę, proszę, proszę.
Mam dobre przeczucia co do tych życzeń. Sprawdźmy, co życzopedia mówi o ich mocach. Pierwsze jest termo. Termo! Termo radzi sobie w każdej temperaturze, wysokiej czy niskiej. Nie odczuwa ich. I jest bardzo opiekuńczy. Właśnie ciebie potrzebuję do przejścia przez lawę. Termo! Następna jest ryciula. Ryciula uwielbia się brudzić. Potrafi też wykopać tony ziemi w mgnieniu oka. Idealnie, ryciulo! Możesz wykopać dół i zatrzymać nim gorącą lawę. Ryciula! Ryciula! Ostatnie życzenie, Edłużek. Cześć, Edłużek. Edłużek? Edłużek to życzenie guma. Może się rozciągnąć jak gumka recepturka. Szczerze, nie bardzo wiem, jak możesz pomóc z górą zadymką, ale nie przesadzam, że zawsze jesteś pomocny. Zuzi, zawsze ty na miejsca! Dziękuję ci, Zee! Polecam się! Powodzenia! Okej, jeszcze mały kamyk tu i gotowe! Idealnie! Wypisz, wymaluj tęczowy król! Czasem sam siebie zaskakuje. No dobra, rodzinko, pokażcie wasze dzieło! No już, nie krępujcie się! To wasza pierwsza skalna rzeźba. I pamiętajcie, wujek Bazyli zna się na tym! Tak, no, nieźle, jak na pierwszy raz. Ciut prymitywne, ale nie każdy może zostać rzeźbiarzem. Wujek Bazyli trochę wam pomoże i wykorzystamy wasz potencjał. Bazyli! Pomogę wam wszystkim zejść z tej góry! O, True, przykro mi, ale nie skończyliśmy naszych rzeźb. Jaka szkoda ta. No cóż, dobra, uwaga, pomoc już jest. Ustawcie się gęsiego wzdłuż ściany, dziękuję. W końcu was stąd zabiorę. Pora na pierwsze życzenie. Zizazu, chodź no tu! To działa termo! Życzenie działa już! Cześć, termo! Termo! Ta lawa jest bardzo gorąca. Poradzisz sobie z tym? Ha! Żaden problem. Termo! I hop! No dalej! To teraz szybciutko, termo! Wskakujcie na pokład! Nie dajmy uciec z tej fali! Brawo, termo! Termo! Dziękuję ci bardzo za ten fajny ratunek. Wracaj na miejsce. Dobrze. Pomyślmy, jak zatrzymać lawę. Musimy działać szybko. Spokojnie. Damy radę. Pora na drugie życzenie. Zizazu, chodź na tu! To działa, ryciulo! Życzenie działa już! Cześć, ryciulo! Wielka rzeka lawy płynie prosto na nas! Lawa, lawa! Wykopiesz dół, który ją powstrzyma? Tak! Okej, ryciulo, zacznij kopać! True, ta lawa jest już blisko. Prawie koniec! Brawo, ryciulko, zmywajmy się. Lawa, lawa! Jubi! Uratowani! Dzięki za wszystko, ryciulo. Wracaj.
wracaj na miejsce. Nie jestem pewna, czy Zadymka jest wściekła. Miny wcale nie ma wściekłej. Wściekła wyglądałaby tak. Właśnie! Taką ma góra minę. Jak ty, gdy ktoś nadepnie ci na ogonek. To ktoś nadepnął jej na ogonek? Ma taką minę, jakby coś ją bolało. Jak wtedy, gdy coś cię uderzy. Gdy coś cię uderzy... Chyba wiem, co tak zasmuciło górę. Za mną. Poradzicie sobie? Dobrze, zaraz wracam. Zaraz zobaczysz. Grog siedziała na wierzchołku tego drzewa. Wow, chyba naprawdę utknęło w tym gejzerze. Nic dziwnego, że góra tak się złości. Musi jej być bardzo niewygodnie. Zadymka na pewno poczułaby się 100 razy lepiej bez niego. Nawet Zinka nie dała mu rady, mimo że jej trochę poluzowałem. Na pewno coś wymyślimy. Tylko ciężko myśleć o czymkolwiek, gdy się tak trzęsie wszystko. Racja, Bazyli. Spróbujmy jakoś uspokoić górę Zadymkę. Kłębuszko! Cześć, Góro Zadymko. To ja. To znowu ja, Tru. I mój najlepszy przyjaciel Bazyli. Nie bój się. Widzimy, że coś jest nie tak. Czy pozwolisz nam sobie pomóc? Dobrze, więc kiedy ja czuję się źle, biorę bardzo głęboki oddech. Spróbuj sama. Lepiej? To drzewo w gejzerze musi przeszkadzać. Nie martw się, wyciągniemy je. Ale Tru, jak my to zrobimy? Cóż, zostało jedno życzenie. Edłużek. Sam nie wiem. Nie wygląda na dość silne, by wyciągnąć drzewo z gejzera. Możesz mieć rację. Przemyślmy to. Okej. Góra Zadymka próbuje pozbyć się drzewa z gejzera. Ale za każdym razem dym idzie tylko z jej wierzchołka. Edłużek mógłby go przykryć tak, że gdy Góra Zadymka zadymi, drzewo zostanie wypchnięte. Tak jest! Góro Zadymko, mamy plan. Będzie ci odrobinę niewygodnie przez chwilę, ale potem będzie lepiej. Musisz być odważna i mi zaufać. Okej? Świetnie! Pora na trzecie życzenie! Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Edłużku! Życzenie działa już! Cześć, Edłużku! Plan jest taki. Rozciągniesz się na calusieńki wierzchołek góry Zadymki i zaciśniesz się. Dasz radę? Jesteś najlepszy! Zabierz nas troszkę bliżej, Kłębuszko! Góro Zadymko, pora zadymić naprawdę mocno. Trzymaj się, Edłużku! Dajesz radę? Więc mocno trzymaj. Góro Zadymko, pora zadymić naprawdę mocno. Tru, to chyba nie działa. Dmuchaj z całych swoich sił! Hmm.
czuję się lepiej. Już lepiej? Eduszku, twoja rozciągliwość ocaliła nas. Zuziza, wszyscy na miejsca! Cześć, Góro Zadymko! Trzymaj się! To drzewo jest lepszą huśtawką niż zatyczką w boku góry. Góra Zadymka zgodziłaby się z tym. Dziękuję, że nas zabraliście. Ta wycieczka skończyła się całkiem nieźle. Tak, tylko szkoda, że w zdroju chlupi chlapi woda była zbyt zimna. Naprawdę chciałem się popluskać. Tylko nie to! Nie zimna? Jedną chwilę. To jest para? Ciepła, naturalna wanna. No to jest woda, jaką lubię. Góra Zadymka chyba nam w ten sposób dziękuje. Dziękuję, Góro Zadymko! Tak, uratowałaś nam wycieczkę! Ostatni to wąk Frutiego! Na bombę! Najlajowiec! Chyba jesteśmy już gotowi na biwak w stylu Yeti. Jesteśmy już prawie gotowi! Za twardo. Zbyt miękko. Za dużo liści. Idealnie. Może zbyt idealnie. Ta kocia drzemka wymaga budzenia. O urku! Cześć! Pa! Spójrz! Jadą biwakowicze! Cześć wszystkim! Witam na biwaku w stylu Yeti. Macie ochotę poznać lepiej tradycję Yeti? O! Czy to jedna z tradycji? Owszem! Zabawa to jest ich specjalność. Tak jak recykling. Wasze śpiwory zostały wykonane z opadłych liści. A kiedy wstaniecie rano, zdrowe śniadanie będzie gotowe. Ta tradycja Yeti chyba jest fajna. Chciałbym spróbować. Okej, niech każdy sobie znajdzie Yeti i bawcie się. Ale zabawa! Och, wygląda tak pysznie, że aż chce się jeść. To było pyszne, dziękuję. I teraz co mam zrobić z talerzem? Mam go wyrzucić? Aha! Yeti nie tworzą śmieci. Wszystko przetwarzają. Łącznie z talerzami są jadalne. O, dobrze. Wiesz co? Całkiem niezłe jak na talerz. Ha, miałem rację. Jest tak pyszne, że aż chce się jeść. No to skoro poznaliśmy już ich tradycje, myślisz, że chcieliby poznać nasze? Zdecydowanie. Co masz na myśli? Cóż, na biwakach lubimy zebrać się, potańczyć razem i piec numiziomkowe pianki. A robimy to, gdy zapadnie już zmrok.
O, Yeti są aktywne za dnia. Nigdy nie wychodzą po zmroku. Nigdy. Przenigdy. O, zanotowane. Zatem potrzebujemy tylko połowy, numiziomek. Możemy wam pomóc przygotować się na noc? Oho! Chodź, Bi! Talerze deserowe? Prawdziwa gościnność! O, Bi! Mogę wiedzieć, dlaczego nie wychodzicie nocą? Boicie się ciemności? Ja też! Dlatego zawsze mam przy sobie ochronny kocyk. I oczywiście ochronny przysmak. I ochronnego przyjaciela. Zawsze. To co robicie, by nocą czuć się bezpiecznie? Wow! Czy to jest Najnajfrut? Nigdy wcześniej go nie widziałam. Piękny. O, Yeti używają tych owoców od tysięcy lat. A my mamy nie ma. By czuć się bezpiecznie w nocy. Naj, naj. Naj, o, naj. Naj, naj. Naj, naj. Naj, naj. Naj. Szkoda, że Yeti nie mogą z nami biwakować. Tak. Słyszałem, że nie lubią wychodzić po zmroku. Może potrzebują więcej świateł, jak te tam, na górze. Hej, chyba coś wymyśliłem. Spójrzcie, jak jest jasno. Teraz Yeti mogą do nas dołączyć. Zawołam ich. Och, Yeti! Yeti, mamy dla was ładniutkie światło. Och, słyszycie, jak cieszą się Yeti? No, brawo! O, idą po nas, by nam podziękować. Nie wiem, czy to jest głos zadowolenia. Może jest zbyt jasno. Na pewno o to chodzi. Zaraz wracam. Wszystko w porządku? Co to za wycie? Żałosne wycie. Spokojnie, truch. Zgaszę te naj-naj lampy. Nie! Nie boją się ciemności i potrzebują tych lamp w nocy. O, jak mi głupio. Nie wiedziałeś, nie obwiniaj się. Ale teraz Yeti nie zasnął bez swoich świateł. Włącz mi je zatem z powrotem. Musi być jakiś włącznik. Nie da się ich włączyć? Musimy zdobyć nowe z najnajowca? A te światełka nie nadałyby się? Są ładne, ale zbyt małe. I niewystarczająco jasne. Nie, możemy przynieść jedynie najnajfruty. Świetny plan. Wyruszymy po nie wczesnym rankiem, tak? Nie sądzę, by Yeti tak długo wytrzymały w ciemności. Gdzie jest najnajowiec? Gdzieś w głębi wiecznego lasu? W głębi gdzie? Więc gdzieś w głębi. Pokażesz nam drogę? Nie bój się. Spokojnie. Dam radę. Będziemy razem. I zdobędę kilka życzeń. Och, kłębuszko! Wrócimy, zanim się obejrzycie. To wtedy trzymajcie się razem. Tak, w grupie jest bezpieczniej. Chyba, że jest się rybnym Snickersem. Proszę do drzewa życzeń, kłębuszko. Dzięki, kłębuszko. Zaraz wracam. Zii, biwak to totalna klapa. True, Bazylii. Wszystko jest okej? Słyszałem wycie. Nie, nic nie jest okej.
Słyszałeś wycie Yeti? Dlaczego one wyły? Bo boją się ciemności. Nie, żeby to było coś złego. Właśnie. Mieszkańcy przypadkiem zgasili ich lampy Najnaj. I teraz wszyscy są smutni. Zgasili lampy Najnaj? Yeti używają ich od tysięcy lat. Wiemy! Od początku. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może ci pomóc? Cóż, trzeba znaleźć najnajowiec, by przynieść więcej najnajfrutów do wioski Yeti. No tak, ale Sinka boi się pokazać nam drogę. Więc musimy jakoś oświetlić drogę w lesie, by uspokoić Sinkę i Bazylego. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa! Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, by marzenia spełniły się. Łapie dziecki! Proszę cię. Tru, te życzenia są genialne. Ciekawe, co życzopedia powie nam o ich mocach. Pierwsze życzenie, Gienio. Witaj, Gienio. Dobrze widzieć znów twoją rozpromienioną buźkę. Gienio! Jak wiecie, Gienio to świetlne życzenie. Może rozświetlić wszystko, nawet najgłębszą ciemność. Na przykład, no nie wiem, taką wiecznie leśną w nocy? Nie martw się, Bi. Gienio rozświetli każdy mrok. Następny jest Barasol. Ma niesamowite zdolności spadochronowe. Może sprowadzić was bezpiecznie na ziemię z każdej wysokości. To będzie przydatne, jeśli utkniemy gdzieś bardzo wysoko. Aha, tak, parasol. A my mamy w planach utknąć gdzieś wysoko? I na koniec jest Łapitycki. Jest bardzo przyczepny i rozciągliwy. Pomoże wam chwycić coś, co jest daleko. To wspaniale! Nie bardzo wiem, jak to będzie można wykorzystać, ale jeśli tylko lubisz przygody, trzymaj się z nami. Łapityczki! Zuzi, za wszyscy na miejsca! Znajdźmy ten najnajowiec. O nie! Nie mamy żadnych życzeń, by pomóc Yetim. Och, mam pomysł. Zaczekaj. Dobrze, zaczekamy z kłębuszką. Weź przekąski! Ha. A, okej. Okay. Czy to przekąski? Niestety tylko składniki i poświaty, która uspokoi Yeti na czas wyprawy. Świetny pomysł! W drogę! Cześć, Yeti! To mój przyjaciel Zi. Pomoże nam! Cześć wam! Tru, nie wiedziałem, że tyle ich tu będzie. Mikstury zwykle robię bez tłumów. Pójdzie ci świetnie. Rada, nie przesadzaj z naukową gadką. Ale ja potrafię tylko tak mówić. Cóż, powodzenia. Sinko, pokażesz nam teraz drogę do najnajowca? Nie bójcie się! Za chwilę dam wam promienistą energię. Znaczy, za chwilę dam wam iluminację! Za chwilę dam wam światło! Patrzcie! Synko, jeśli mówisz, że tu jest ciemno, mrocznie, strasznie, dziwnie... Zgadzam się. Trochę tu ciemno, faktycznie, ale zaraz coś zaradzę.
Pora na pierwsze życzenie. Zizazu, chodź no tu! To działa, Gienio! Życzenie działa już! Cześć, Gienio! Rozświetliłbyś nam trochę ten mroczny las? Ten mroczny, ciemny, dziwny, wszystkie straszne przymiotniki las? I co? Od razu lepiej. Dobra, okej. Wiecie, tak jest znacznie lepiej. Widzę ziemię, widzę drzewa i moje pyszne, rybne znikersiki. O, zatrzymamy się na przekąskę, Tru? Pewnie, Bi. Może trochę odpoczniesz, Gienio? Gienio! Dla Sinki i dla Tru i dla wielkiej, potwornej rośliny. Nie bój się! To tylko cień małego kwiatuszka. Widzisz? Okej, znikła. Ach, wielkie nieba. Można wyluzować. Nie rób więcej tych cieni. Dobrze, Tru? Nie wszystkie cienie są straszne. Przeciwnie. Masz, poświeć gieniem moje ręce. Hej, to ja! Jestem sławny! Tęczowy król! Zjawiskowy Żonkil! Cieszę się, że wam podobał się mój teatrzyk cieni! Dobra jesteś w niestraszeniu, Tru! A to jest zasługa mojego asystenta Gienia! Gieniu! Przepraszam, wiem, że gdzieś tu jest... Aha! A, nie ten! Jest! Pyłek z ulubionego kwiatu tęczowego króla. I niebieskie cząsteczki. Znaczy gwiezdny pyłek. Dobry naukowiec zawsze wie, kiedy sprawdzić swój eksperyment. Dziękuję. Nieźle, Lesie. Ty, to może brzmieć jak wielki wodospad, ale to na pewno tylko... Wielki wodospad! Okej, nie kojarzę, żeby to był jakiś wielki wodospad. Bo nigdy tu nie byliśmy, Bi. O, tak, dlatego go nie kojarzę. Sinko, czy na dole jest najnajowiec? Nie! Mówi, że wystarczy, że pójdziemy wzdłuż rzeki. Ale jak dostaniemy się na dół? To proste. Skoczymy. Bałem się, że to powiesz. Bazyli, musimy być odważni. Yeti liczą na to, że przyniesiemy najfruty do wioski. Pora na drugie życzenie. Zizazu, chodź no tu! To działa, parasol! Życzenie działa już! Cześć, parasol! Pomożesz nam zlecieć stąd bezpiecznie? Tak! Parasol! Gieniu, siądź na moim ramieniu, okej? Parasol, musisz urosnąć naprawdę dużo. Aha! Dobrze, uwaga! Raz, dwa, trzy... Wracaj na miejsce. Drużyno, poszukujemy wielkiego drzewa, które się świeci. W drogę! Teraz coś, co nazywam piorunem w butelce. Potrzebny jest zamarznięty deszczyk. A także kępka chmury burzowej. Oraz szczypta ujemnych elektronów. I wstrząs! Występy przed tłumem są całkiem fajne. Czym ja się tak martwiłem? Voila! Piorun w butelce! Hej, Sinko, łapki mam już jakby zmęczone. Gdzie jest ten najnajowiec? Nola!
wydaje się, że to jest najnajowiec. Dzięki za pomoc, Geniu. Geniu! Wracaj na miejsce. Tru, dlaczego to drzewo jest ciemne? Nie wiem. Podejdźmy bliżej, żeby to sprawdzić. Sinka mówi, że najnajowiec świeci się w ciągu dnia. Więc dlaczego nocą wygląda zupełnie inaczej? Ono teraz śpi. Dlatego jest ciemne. Nawet najnajowiec chodzi spać. To jak je obudzić? Najnajtaniec! To działa, Bazyli! Rety! Czarująco! Spójrz na te światła, ale tu są tak wysoko. Jak my je ściągniemy? Pora na trzecie życzenie. Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Łapitycki! Życzenie działa już! Łapitycki! Cześć, Łapitycki! Potrzebuję twojej lepkości, by złapać te wszystkie światła. Aha! Zacznij łapać, Łapitycki! Łapitycki! Świetny chwyt, Łapitycki! Dzięki za pomoc, Łapitycki! Łapitycki! Wracaj na miejsce! Wybacz, że cię tak budzimy, ale wszyscy odwiedziliśmy Yetich i my... Ktoś chlusnął wodą na światła Najnaj i wszystkie zgasły. To nie ja jak coś. Nieważne. Yeti odrobinę boją się ciemności. Nie, żeby to było coś złego. Czy zgodzisz się pożyczyć nam kilka świateł? Dziękuję, Najnajowcu. Dzięki. Lepiej wracajmy do wioski Yetich. Słodkich snów, Najnajowcu! Najnaj! Przepraszam, wszystko jest zniszczone. Nie stworzę już żadnych świateł. Hej, tam jest jasno! Wygląda jak światło Najnaj! Hej, to truba Zyli i Sinka! Wróciliśmy! Cześć wszystkim! Mamy tyle świateł Najnaj, że oświetlimy całą wioskę. A ja nie bałem się ani mroku, ani cienia. Cóż, może troszkę. Chciałem tylko powiedzieć, że bardzo was przepraszamy. Tak się wciągnęliśmy w ciekawe tradycje Yetich, że przypadkiem wyrządziliśmy im szkodę. Czy jest coś, co możemy zrobić, by pomóc wam teraz? Kolejna foremka znaleziona!
to świetnie, Tru. Więcej numiziomkowych ciast na wiosnę Yeti. Wiosna Yeti? Tak, Yeti będą się budziły z zimowego snu. I będą bardzo głodne. Uwielbiają numiziomki. Nie mogę go zdjąć w ogóle z głowy. Nareszcie. Kolejny spód do ciasta gotowy. Przesyłka specjalna. Numiziomki. Bazylii, mógłbyś przynieść numiziomki? Ziomki? Się robi, królu. Się robi, królu. Dziękuję. Niumiziomki są tu! A teraz już nie! Koszyk jest pusty. Pusty? Nie rozumiem. Najpierw był pełny, a potem nagle puf i był pusty. Patrzcie. O, mam przynajmniej jedną małą ziomkę. Ach, cześć, mała ziomko. O, zapach cudny, pyszny. Na fatalny fiolet. Ktoś ukradł moje numiziomki. Mamy tajemnicę do rozwiązania. Królu, nie martw się. Znajdziemy zaginione ziomki. Wyśledzimy je, ponieważ detektyw True i detektyw Bazylii są najlepsi. Serio? O, yeah! Znaczy, jesteśmy. Wspaniale! Powodzenia, detektywi. Detektywi to my. Detektywi. Yeah. True, kto to taki? Rozwiązują zagadki na podstawie różnych tropów. Poszukajmy pierwszego tropu. Tropku! Co to jest? Pokaż mi! Numiziomkowy sok! Pierwszy trop! Duży i mokry ten trop, nie sądzisz? To są ślady stóp, Bi. Ktokolwiek zabrał numiziomki, musiał kilka upuścić i w nie wdepnąć. I zostawił wielkie ślady stóp uciekając. Rozwiązaliśmy zagadkę! Ale super. Mogę dostać garść numiziomek? O nie, Bi! Bo gdzie są te ziomki? Ja... O, o nie. Podążajmy za śladami. Urywa, Tru. Rozdzielmy się i poszukajmy innych tropów. A, kolejny trop! Różowa kałuża. Może być numiziomkowa. O, to kałuża lodowa. Aha, dobrze. A kiedy ostatni raz jadłeś numiziomki, hm? Przyznaj, uwielbiasz je, prawda? Uwielbiasz je, prawda? Dlaczego krzyczałeś? Naprawdę? Wybacz. Spoksik. Autobusy zaczną mówić, gdy przestaniesz krzyczeć. A, spójrz! Nowe ziomko tropy. Wow! Jestem dobry w detektywowaniu. Czołem! Widziałeś, kto zostawił te ziomkowe tropy? Nie, nie widzę, kto wsiada. Patrzę tylko na drogę. Ale słyszałem niedawno takie mokre tupanie. To trop! A czy może pamiętasz coś jeszcze? O! Ten pasażer mówił mniam, mniam, mniam! Kolejny trop! Pokażesz nam, gdzie ten ktoś pojechał? Jasne, właśnie tam jadę. Zapraszam! Kosze! Uwielbiam kosze! Patrz, wlazłem! O, do drugiego też! Ten jest jeszcze lepszy! A może ten właśnie? A może ten? A może ten jest lepszy od tamtego? Patrz! Trop! Numiziomka! Myślisz, że kosze były ich pełne? Kiedyś były, ale... Potem nie były!
Musieliśmy je dostarczyć. Ale no mi ziomki zniknęły. Kosze musimy teraz odesłać na wyspę Mamie z Jemie. Bazyli, a może to właśnie ziomko Rabuś opróżnił te kosze? Czy my odkryliśmy kolejny trop? Dam, dam, dam! Pozwólcie, że przejedziemy się z tym pustym koszem. Jasne! Okru! I Bazyli! Jak my teraz tam wrócimy? Ja nie wiem. Wow! Wyspa Mamie z Jemie! Spójrz tam! Znowu to samo! Co się stało, farmerze Moser? No mi ziomki! Nie ma ich! Właśnie wróciłem z ziomko wyspy! Cały nasz zbiór po prostu puf! Zniknął! Nic nie zostało? No, prawie nic. Jeden kosz się uchował. Zostało. Co Yeti zjedzą, kiedy wstaną? Najedzą się numi ziomkowych ciast! Bo świetni z nas detektywi i odnajdziemy owoce! Pst! Tru, nie mamy tropów. Kogo mamy śledzić? Potrzebujemy kilku życzeń, by złapać ziomko Rabusia. Kłębuszko! Cześć, Kłębuszko! Do drzewa życzeń! Cześć, Tru i Bazyli. Co ty robisz, Zi? Szukam schowika. Wiem, że gdzieś tu jest. Kamufluje się i nigdzie go nie widać. Ja go też nie widzę. Pomożemy ci go szukać. Tru, co ci się stało? To było fajne, schowiku. Dzięki. Dzięki, Tru. Co was do mnie sprowadza? Ziomko Rabuś zabrał wszystkie numiziomki w królestwie, a idzie wiosna Yeti. Co? To straszne. Wiem. Dlatego detektyw Bazyli i ja szukamy tropów. Na przykład mokrych śladów ziomkowych. Próbujemy znaleźć ziomko Rabusia, ale nie mamy tropów. Proszę, chodźcie. Pomyślmy. Jak detektywi szukają tropów? Szukają wzrokiem, słuchem i węchem. O, Bazyli, potrzebujesz życzeń, które pomogą mi lepiej słyszeć i lepiej węszyć. Drzewo życzeń cię wysłuchało. Pora udzielić wam trzech życzeń. Jestem gotowa! Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, by marzenia spełniły się. Drzewo życzę. Proszę cię. Co za zgrana grupa życzeń. Sprawdźmy, co życzopedia mówi o ich mocach. Pierwsze życzenie. O, wąchal. Potrafi wyczuć rzeczy, które prawie nie pachną.
Cześć, Wąchal! Wąchal na pewno wywęszy dla nas nowe tropy! Wow! Słyszka ma dobry słuch. Potrafi wychwycić dźwięki z daleka. A potem je odtworzyć. Usłyszy dźwięki, jakie wydaje ziomko Rabuś i nas do niego zaprowadzi. Trzecim życzeniem jest plonek. Sprawia, że rośliny stają się większe. Świetnie! Dziękuję, Zik. I tobie, drzewo życzeń, za użyczenie mi twoich życzeń. Powodzenia w szukaniu tropów i ziomko Rabusia! Na wyspę mam je ziemię, kłębuszko! Dzięki, kłębuszko! Co? Stare łóżko śmierdzi, stópko? Nie, powiedziałam dzięki, kłębuszko! Ale tu głośno, prawda? Sprawdźmy, czy Słyszka usłyszy cokolwiek przez ten hałas! Zizazu, chodź na dół! Do dzieła, Słyszko! Życzenie działa już! Słyszysz coś, Słyszko? Fajnie to zabrzmiało. To się nazywa odtwarzanie! Posłuchaj jeszcze raz! Zatykam! Wciąż nie mamy dźwiękowego tropu. Spróbujesz jeszcze raz? To mamy to! Miam, miam, miam! Słyszeliśmy, jak to się! Szybko poszukajmy źródła dźwięku! Ty idź tędy, ja pójdę tamtędy. Ja idę tamtędy, to znaczy tędy. Wow, wow, wow. Słyszę cię, ziomko Rabusiu. Yeti, za nim. Wow, to miejsce jest świetne. Hej, Tru, możemy urządzić tu moje urodziny. Wow. Bazyli, bawisz się czy ścigasz Rabusia? Słyszka trafiła na nowy trop. W drogę. Którędy poszedł ziomko Rabuś? I wcale go teraz nie słyszysz? Rabuś przestał wydawać dźwięki. Dziękuję za pomoc, Słyszko. Ha, ha, koszyk! Uii! Zaczekaj, Bazyli! Puste kosze są ekstra super! Bimam! Kosze są puste, bo Rabuś zjadł wszystkie ziomki. Dlatego Słyszka już go nie słyszała. A skoro ten kosz jest na taśmociągu, to oznacza, że ziomko Rabuś wrócił na... Na ziemię? Wow! Widzisz? Dobry ze mnie detektyw. Ha, przecież mówiłem wszystkim. Spójrz! No mi ziomkowe ślady. Trzeba iść za śladami. Tu jest? Tu też. Tu też? Tu też. O. Nie ma śladów? Detektyw się nie poddaje. Patrzymy, słuchamy i węszymy. Ślady można wywęszyć. Chwilę, nie jestem psem z dobrym węchem. Na szczęście jestem przystojnym kotem. Nie ma za co.
Wywęszyłeś coś, Bi? Właściwie wyczuwam delikatny zapach niumiziomki. Ale nie na tyle wyraźnie, by powiedzieć, którędy nasz rabuś poszedł. Mamy idealne do tego życzenie. Wąchalu, szykuj się! Zizazu, chodź tu, tu! Do dzieła, Wąchalu! Życzenie działa już! To łaskocze! Wąchalu, zapamiętasz zapach numiziomki i pójdziesz za jej zapachem? Wow, Wąchal jest super tropicielem! Haha, ziomko rabuś! Z ziomką w łapce! No, to gdzie jest reszta niumiziomek? I dlaczego ukradłeś je wszystkim? Bazyli? Tru, proszę, to jest nasz podejrzany i wcale nie krzyczę, że zauważę. To nie jest ziomko rabuś. Spójrz na jego stopy. Są mniejsze od śladów, które widzieliśmy. Ale on jenił mi ziomki! Ten mały słodziak pewnie znalazł je przypadkiem i zatrzymał się, by je zjeść. O, słodziutki przesłodzieńki. Dobrze, to nie on ukradł ziomki. Ale prawdopodobnie widział sprawcę. Racja! Czy widziałeś tu gdzieś kogoś z dużymi stopami i numiziomkami? Tu albo tam. Czy mógłbyś może wskazać, dokąd poszedł? Dzięki! Wąchalu, czy wyczuwasz stamtąd numiziomki? I wracamy do pracy! Smacznej ziomki, malutki! Ha! Skręciliśmy w złą stronę, w prawo zamiast w lewo? Zapewne. Ta droga jest zablokowaska! Miau! O! Znów słyszę ten dźwięk! Yeti? Całe stado Yeti! Jedzące numiziomki! Znaleźliśmy ziomko rabusiów! Co teraz zrobimy, Tru? Przepraszam, Yeti, ale te wszystkie numiziomki nie należą tylko do was. Może się ulotnimy? Jestem Ninja Kot, a nie niumiziomka. Branie czegoś bez pytania nie jest miłe. Tęczowy Król i Farmer Moser są zaniepokojeni brakiem numiziomek. Tęsknisz za królem? Tęsknisz za tęczowym królem? Znasz jetiński? Najdziwniejszy język na świecie. Tak, mówię trochę po jetińsku. Halo, wspomniałem już, że jestem ninja kotem, a nie małym jetim. Bardzo dziękuję. Zostaw moje... rany. Tęczowy królu, tu Tru, jesteś tam? Tru, cieszę się, że do mnie dzwonisz. Znalazłaś moje numiziomki? Tak, ale powinieneś tu przyjść do jaskini Yetich. Natychmiast. Za chwilę będę. Dziękuję. O, moi przyjaciele musieli wcześniej wstać. Tak wcześnie, że numiziomkowe ciasta nie były jeszcze gotowe. A bez tych ciast te biedactwa musiały strasznie głodować. Świetna robota, detektywi Tru i Bazyli. Zagadka rozwiązana. Tak, jest mi przykro. Bardzo przykro, że zjedli wszystkie numiziomki w królestwie. Ja też. Nie, też mi przykro. Spokojnie, moi włochaci przyjaciele. Teraz wszystko wiemy. Dzięki! A jeżeli za rok też obudzą się wcześniej? I ciasta ani numiziomki nie będą gotowe? Nie podkradną się, by znów je ukraść? Szafirowy indygo, Tru, to będzie problem. Co zrobimy? Mam pomysł! Całkiem duży! Mamo Yeti, dzidzia chce ziomki. Yeti, przejdziecie od jedzenia numiziomek do jej
ich sadzenia. Nauczymy was, jak sadzić smaczne numiziomki. Cóż za wspaniały pomysł. Trochę to potrwa. Wiem, jak temu zaradzić. Zizazu, chodź do tu! Do dzieła, Plonku! Życzenie działa już! Plonku, niech z tego wyrośnie krzaczek. Krzaczek numiziomek. Numiziomki na wiosnę Yeti. Co jest lepsze od numiziomek? Numiziomkowe ciasta! Królu, świetna robota! Jest nas sześcioro, pamiętaj. Znowu zgłodniały